Ciąg dalszy szkiców rozwiązań zadań z zawodów drugiego stopnia XIII olimpiady matematycznej juniorów. Dzisiaj zadanie trzecie. Wyznacz wszystkie trójki X, Y, Z liczb całkowitych spełniające następujący układ równań. X minus Y razy z równa się 1 i drugie równanie x razy z plus y równa się 2. Pokażemy dwie propozycje rozwiązania. Sposób pierwszy Zaczynamy od następujących przekształceń. Podnosimy równania stronami do kwadratu, dodajemy stronami, i po przekształceniach otrzymujemy. x kwadrat plus y kwadrat razy 1 plus z kwadrat równa się 5, czyli liczba 5 jest iloczynem dwóch liczb, i liczby te są całkowite i nieujemne, bo x, y, z są całkowite. W takim razie jeden z czynników musi być równy 1. A drugi równy 5. Wobec tego, pierwsza z dwóch liczb iloczynu równa jest 5, i druga z nich jest równa 1, lub w odwrotnej kolejności, pierwsza z nich jest równa 1, i druga jest równa 5. Z pierwszego układu równań wynika natychmiast, że z równe jest 0, Podstawiając z równe 0 do wyjściowego układu równań, otrzymujemy x równe 1 z pierwszego równania i y równe 2 z drugiego równania. Trójka x, y, z równe 1, 2 i 0 jest więc rozwiązaniem wyjściowego układu równań. Teraz drugi układ równań. Z drugiego równania wynika, że wartość bezwzględna z z równa jest 2. Z pierwszego równania wynika, że z dwóch liczb wartość bezwzględna z x i wartość bezwzględna z y, jedna jest równa 0, a druga jest równa 1. Czyli x równe jest 0 i wartość bezwzględna z y jest równa 1, lub w odwrotnej kolejności wartość bezwzględna z x jest równa 1 i y równa jest 0. Gdyby x równe było 0, to z pierwszego równania danego w treści zadania wynika, że y razy z równe jest minus 1. Wtedy jednak wartość bezwzględna z iloczynu y razy z wynosi 1, czyli wartość bezwzględna z y równa się 1 druga. To przeczy założeniu, że liczba y jest całkowita. Jeśli z kolei y równe jest 0, to podstawiając tę wartość do danego w treści zadania układu równań otrzymujemy x równe 1 oraz z równe 2. Bez trudu stwierdzamy, że trójka x, y, z równe 1, 0 i 2 istotnie spełnia dany w treści zadania układ równań. Ostatecznie dany układ ma dwa rozwiązania w liczbach całkowitych: x, y, z równe 1, 2 i 0 lub 1, 0 i 2. Drugi sposób rozwiązania. Z pierwszego równania danego układu uzyskujemy x równe jest 1 plus y razy z, Podstawiając tę równość do drugiego równania otrzymujemy 1 plus YZ razy Z plus Y równa się 2, czyli Y razy Z kwadrat plus 1 równa się 2 minus Z. Wobec tego liczba Z kwadrat plus 1 jest dzielnikiem liczby 2 minus Z. Jest ona także dzielnikiem każdej liczby, która powstanie w wyniku pomnożenia 2 minus z przez liczbę całkowitą lub dodania wielokrotności z kwadrat plus 1. A więc jest ona także dzielnikiem liczby 2 minus z razy 2 plus z plus z kwadrat plus 1. A to się równa 4 minus z kwadrat plus z kwadrat plus 1. A to się równa 5 z kwadrat plus 1 jest dzielnikiem piątki. Stąd otrzymujemy z kwadrat plus 1 równe jest 1 lub z kwadrat plus 1 równe jest 5. W pierwszym przypadku z równe jest 0 i w konsekwencji x równe jest 1 oraz y równe jest 2. W drugim przypadku wartość bezwzględna z z równa jest 2. Jeżeli z równa się minus 2, to z kwadrat plus 1. Równe 5 nie jest dzielnikiem liczby 2 minus z równe 4, jeżeli zaś z równe jest 2, to z równości y razy z kwadrat plus 1 równe 2 minus z otrzymujemy y równe 0. Stąd i z pierwszej równości danego układu mamy x równe 1. Ostatecznie uzyskaliśmy, że xyz z równe jest 1, 2 i 0 lub xyz z równe jest 1, 0 i 2. Bezpośrednio sprawdzamy, że obie trójki istotnie spełniają wyjściowy układ równań.